zrobić z tematem, jaki ustrój byłby najlepszy dla Fryderyka Nietzschego, czy jak Friedrich Nietzsche, jaki ustrój polityczny by preferował. Wiadomo, że nie lubił demokracji, ale monarchii jako monarchii też specjalnie nie lubił. On lubił arystokrację, ale arystokrację raczej ducha niż arystokrację krwi. To znaczy, on chciał, żeby było pewna liczba osób, które samoświadomie tworzą i odnawiają moralność i potrafią łączyć siłę z namysłem i tak dalej, i prowadzić innych trochę za sobą. I oczywiście niektórzy szlachcice tak rozumieli szlachectwo, ale niestety nie wszyscy, więc można powiedzieć, że Friedrich Nietzsche był do pewnego stopnia zwolennikiem arystokracji czy też oligarchii, tylko że rozumianej bardziej na sposób ideologiczno-duchowy niż finansowy na przykład. No i taka jest ironia dziejów, że człowiek, który Habsburgów i innych arystokratów gnębił i wysyłał do obozów koncentracyjnych, czyli akwarelista, uważał się za ucznia Nietzschego, prawda? No ale to już taka jest ta ironia, tak, dziejów.